Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest dyrektor Starej Kopalni, pani Anna Żabska. Witam panią serdecznie, pani dyrektor. Dawno pani u nas nie była. Pamiętam, że na samym początku swojej kariery nowej zawodowej, czyli dyrektorki Starej Kopalni, a to już minęło ponad 4 miesiące, zaraz będzie pół roku. Jak pani ocenia tę decyzję? Dzień dobry państwu, dzień dobry pani dyrektor. Faktycznie mija 4 miesiące, odkąd objęłam stanowisko dyrektora Starej Kopalni. I pyta pani o podsumowanie, to na pewno czas wytężonej pracy. Tak, bo tak, to na pewno, ale pytam, czy jest pani zadowolona, jak pani ocenia tę decyzję, bo to był skok na głęboką wodę, a poza tym no, coś zupełnie nowego, nie ma wzorców. Oczywiście, ale to wyzwanie, o którym zresztą też mówiłam tutaj w programie, powodowało, że z tą większą chęcią i nadzieją przystępowałam do tej funkcji czy do tej roli. I na pewno oceniając te 4 miesiące, ja przynajmniej ze swojej strony jestem bardzo zadowolona, bo dało mi to możliwość podjęcia wielu zadań, wielu wyzwań, wielu nowych rzeczy, których jeszcze nie miałam okazji w swojej karierze podjąć. Więc na pewno z mojej perspektywy ja to oceniam bardzo dobrze, ale jeszcze więcej przede mną i przed moim zespołem. A z czego jest pani najbardziej zadowolona? Bo zaczynając miała pani puste przedpole, prawda? Trzeba było dużo spraw rozpocząć, załatwić, zorganizować, wymyślić. Co panią najbardziej cieszy z tych minionych miesięcy i z tych zadań, które zostały wykonane? Przede wszystkim także musiałam skompletować załogę i jak odpowiadając na pytanie, co najbardziej, to jestem zadowolona bardzo z pracy swoich współpracowników, którzy naprawdę tak jak ja podchodzą do tego zadania jak do pewnego rodzaju misji i z pełnym zaangażowaniem, nie podejmując tylko pracy od do, tylko wkładając to swoją pasję, serce i ogromne zaangażowanie, bo tego ten obiekt po prostu potrzebuje. A z tych rzeczy, które się działy i które się udało rozruszać na terenie Starej Kopalni, co panią cieszy? Znaczy to podjęcie tych wszystkich działań, które mieliśmy na przestrzeni tych ostatnich 4 miesięcy, tak naprawdę nie mogłabym wskazać żadnego, które by się nie udało. Chociażby koncert, chociażby pierwsza impreza taka duża, Barbórka, to kilka dni od momentu, kiedy rozpoczęłam pracę jako dyrektor. Moim zdaniem duży sukces. Później duża impreza komercyjna, Sylwester, także wyprzedane wszystkie bilety. Następnie tuż przy współorganizacji z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mimo niespecjalnej aury też bardzo wielu Wałbrzyszan odwiedziło to miejsce i zostało też pokazane w Polsce Stara Kopalnia i Wałbrzych przez pryzmat właśnie tego miejsca. Kolejna impreza to Kopalnia Muzyki. To rozpoczęcie tego cyklu festiwali, o których też mówiłam, co było moim zamysłem, by kontynuować to w tym roku. I pierwsza edycja Mind of Music, Kopalnia Hip-Hopu. Wyprzedane wszystkie bilety, więc sukces organizacyjny. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli, także podzielają to zdanie. Patrząc po komentarzach, które do nas spłynęły i które są publikowane w serwisach społecznościowych, widać, że mieszkańcy bardzo tego potrzebowali, bardzo dobrze to oceniają. Oprócz tego też wiele innych imprez, czy to kulturalnych, czy nawet filmowych, jak chociażby kobiece salony filmowe. Tu również też pełna sala, przy pełnym obłożeniu. Jak widać, Wałbrzyszanie, ale nie tylko, mieszkańcy aglomeracji, czy w ogóle Dolnego Śląska, tego typu rozrywki, czy tego typu kultury potrzebowali. I widać, że Stara Kopalnia to jest dobre miejsce do organizacji przeróżnych działań, imprez, jak również i szkoleń czy konferencji, bo takich również nie brakowało. Udało się zaludnić to kopalni. Miejsce, bo to jest duży obszar, dużo budynków, jest tam ruch. Tak, staramy się zresztą to też w ostatnich tygodniach, patrząc po takich dużych wydarzeniach, które udało nam się doprowadzić, to chociażby otwarcie Centrum Ceramiki, to przecież zorganizowanie wystawy Centrum Ceramiki Unikatowej, uruchomienie warsztatów, to nowy przecież był budynek na mapie Starej Kopalni. To także w końcu rozstrzygnięcie konkursu,
konkursu na operatora organizacji pozarządowych i start. Tu działania koordynatora do spraw organizacji pozarządowych, to wszystko już mieści się w Starej Kopalni. Także dokończyliśmy, odebraliśmy już budynek Welcome Center, którego otwarcie już, korzystając z tej okazji, pragnę wszystkich serdecznie zaprosić najbliższą sobotę od godziny 10. Właśnie pani dyrektor, jak przeglądałam zapowiedzi imprez w Starej Kopalni na ten weekend, na następny weekend, to tam po prostu chyba przyjdą tłumy. Proszę powiedzieć, co w ten najbliższy weekend, czyli w tę sobotę i w tę niedzielę będzie się działo w Starej Kopalni, a potem przejdziemy do kolejnych imprez. Dla wielu mieszkańców weekend rozpoczyna się już w piątek, więc już w piątek o godzinie 19 spotkanie z jogą i z kulturą Indii. Tutaj Ania Pośpiech i Orientalne Klimaty będą prezentowały i także będą prowadziły zajęcia z jogi. To w piątek najbliższy. W sobotę zaś od godziny 10 otwarcie Welcome Center. Czyli to wersja angielska, tak, czyli centrum po polsku, centrum obsługi zwiedzających, czyli miejsce to docelowe, gdzie nasi klienci, turyści będą mogli przyjść, kupić bilet, kupić pamiątki, wypić dobrą kawę, przeczytać książkę, bo tu również kolekcjonujemy wszystkie książki dotyczące regionu, historii, będzie czyli można za darmo. Ten budynek dawnej Sztygarówki, tak? Tak, jak, dokładnie, jak budynek nazywano. Dawnej Sztygarówki, a to także miejsce, o czym Państwo jeszcze nie wiecie, będzie można również to przy tym dniu otwartym zwiedzić, to również pokoje gościnne, którymi dysponujemy, które oczywiście będą głównie służyły do tego, żeby naszych gości, artystów, profesorów gościć i tam, by nie ponosić dodatkowych kosztów, będziemy mogli tam oferować im noclegi, ale jak również sprzedawać je mieszkańcom, turystom, chętnym do tego, by w wyjątkowym miejscu spędzić weekend czy tydzień w Wałbrzychu. To jest jedno, czyli otwarcie Welcome Center, ale oprócz tego jeszcze i w sobotę i w niedzielę będą się działy inne oczywiście rzeczy. Bo Welcome Center to będzie ta impreza połączona również z dużą imprezą, współorganizowaną przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Motokrew. To motocykliści będą prezentowali swoje pojazdy w bardzo szczytnym celu, bo będzie to uzupełnione przez akcję oddawania krwi. Więc też wszystkich od razu zapraszam. No to nie tylko motocykliści będą oddawać krew, ale po prostu każdy. Wszyscy, każdy, tak, każdy oczywiście, chętny. Każdy chętny. Przy okazji będzie można obejrzeć pokazy motocyklowe i obejrzeć to, co zaprezentują, przywiozą ze sobą motocykliści, ale tak jak powiedziałam, oddać krew, zobaczyć wystawę motocykli i zwiedzić Welcome Center, otwarty w tym dniu, bezpłatnie. Łącznie również będziemy prezentować wystawę Stopara Kopalnia dziś, jutro, to sobota. W niedzielę zaś razem z Rowerowym Stowarzyszeniem Rowerowy Wałbrzych, duża impreza o 12:00, meta rozpoczęcia sezonu rowerowego w Wałbrzychu. Także na Starej Kopalni dużo niespodzianek, konkursów i nagród też tego może dnia. Być tłum, bo to popularny sport w Wałbrzychu. Pani dyrektor, ale tak słyszę, że to jeszcze na tym nie koniec, bo kolejny weekend to też będzie seria ciekawych imprez. Proszę powiedzieć, co się będzie działo już w następny weekend, żeby wałbrzyszanie mogli sobie zaplanować czas. Kwiecień to każdy weekend będzie od teraz praktycznie obfitował w wiele wydarzeń, czy weekendowych, czy także w trakcie tygodnia na Starej Kopalni. Więc zachęcam, żeby śledzić i naszą stronę internetową i Facebook, na którym zamieszczamy wszystkie te informacje, bo kolejny tydzień to kolejne imprezy. Tutaj w sobotę odbędzie się prezentacja książki pana redaktora Miecugowa, a także później szkło kontaktowe nadawane właśnie ze Starej Kopalni. Ale to nie tylko, bo w sobotę również o godzinie 18:00 otwarcie bardzo dużej wystawy, przepięknej, organizowanej współorganizowanej razem z parafią prawosławną Monastycyzm. Piękne zdjęcia, piękne fotografie, także do obejrzenia bezpłatnie na Starej Kopalni 18 kwietnia. Pani dyrektor, to już aż boję się zapytać, co się będzie działo w Starej Kopalni na długi weekend, bo zapewne na ten czas też Państwo szykujecie jakiś szereg atrakcji, jeśli chodzi o Starą Kopalnię.
Czy w ciągu tygodnia, w dzień powszedni, również jest zainteresowanie tym obiektem? Jak to wygląda? Czy kto do nas przyjeżdża? Kto przyjeżdża do Starej Kopalni? Oczywiście tak, bo tutaj oprócz tej funkcji, którą pełnimy w służbie mieszkańcom i tutaj okolicznym, tak naprawdę najwięcej osób przyjeżdża właśnie do tego, by zwiedzić Starą Kopalnię, czyli tą część muzealną, podziemia, punkt widokowy, ścieżki dydaktyczne, które już także zostały zakończone i funkcjonują. Głównie przyjeżdżają do nas mieszkańcy spoza naszego regionu. Przyjeżdżają do nas ludzie z Wrocławia, przyjeżdżają do nas ludzie ze Szczecina, z Kołobrzegu, praktycznie z całej Polski, ale nie tylko, bo bardzo dużo również mamy gości zagranicznych. Przyjeżdżają do nas Niemcy, Anglicy, Hiszpanie. A skąd wiedzą o Starej Kopalni? Jak się dowiadują o tym obiekcie? Tak naprawdę na ten moment wielu naszych gości zagranicznych to przede wszystkim zasługa naszych mieszkańców, którzy mają rodziny, którzy mówią o tym obiekcie i zapraszają swoich najbliższych, swoich przyjaciół do tego, by odwiedzili to miejsce. My również prowadzimy szereg działań promocyjnych, informacyjnych poprzez media zagraniczne. Oczywiście na razie wykorzystując tylko te bezpłatne, czy takie, które nie generują dla nas wielkich kosztów kanałów. I tutaj mieliśmy duże już publikacje na temat Starej Kopalni, czy w prasie niemieckiej, czy w prasie brytyjskiej. Jak również mówiłam, w tym roku także już jesteśmy w procedurze jakby przyjęcia na europejski szlak obiektów poprzemysłowych. To również bardzo duży kanał promocyjny w Europie, więc to, na to też mocno liczymy. Ale tak jak mówię, tu w porozumieniu również z pracownią NIZIO tych materiałów dotyczących Starej Kopalni w Europie pojawiło się już wiele przez ostatnie 3 miesiące. Jakieś targi w planach są? Bo jest sporo takich targów turystycznych, warto byłoby się tam pokazać. Tak, oczywiście już z tego skorzystaliśmy, bo także w ostatnich miesiącach staliśmy się członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Także przystępujemy do lokalnej organizacji turystycznej. To dało nam możliwość wystawienia się na największych targach światowych w Berlinie. Tutaj razem z miastem i z Zamkiem Książ prezentowaliśmy na tych targach. Również na wszystkich targach lokalnych, czy też profesjonalnych, tak jakby chociaż niedługie, znaczy nieodległe targi w Zabrzu, które będą organizowane właśnie dla obiektów poprzemysłowych. Bo turystyka poprzemysłowa ma także swoich fanów, bo to jest zupełnie też inny obiekt niż jakby chociaż porównując tutaj zamek Książ. A jest szansa na to właśnie, że ci, którzy przyjeżdżają do Zamku Książ, czy są, nie wiem, czy pani już zauważyła, czy są tacy turyści, którzy przyjeżdżają do Wałbrzycha, żeby zwiedzić Zamek Książ, ale jadą też do Starej Kopalni. Jest tak, bo wiem, że taki był też cel. Tak, oczywiście. Zresztą to były w pierwszych tygodniach, kiedy rozpoczęłam pracę w Starej Kopalni. Podjęłam rozmowy przede wszystkim z panem prezesem Krzysztofem Urbańskim. Tutaj ta współpraca między nami układa się bardzo dobrze i to też będzie przekładało się chociażby na naszą wystawę podczas największej imprezy w Zamku Książ, czyli Festiwalu Kwiatów, gdzie kilkadziesiąt osób przyjedzie zwiedzić zamek, a tutaj przy tej okazji chcemy zaprosić tych turystów do Starej Kopalni. Bo wykorzystując ten fakt, że Zamek Książ jest tak naprawdę atrakcją, która przyciąga na ten moment najwięcej turystów, więc wykorzystując tę możliwość i tą współpracę, którą zresztą deklaruje ze swojej strony pan prezes, chcemy przynajmniej część albo większość tego strumienia turystów wciągnąć w głąb miasta, właśnie do Starej Kopalni. I tutaj proponujemy już nasze ulotki, czy informacja znajduje się w Zamku Książ. Chcemy również przeszkolić przewodników książeńskich na Starej Kopalni, żeby dokładnie wiedzieli, opowiadając swoim turystom o zamku, bo również zachęcać ich do odwiedzenia Starej Kopalni. Mhm. Tak. Pani dyrektor, to bardzo dziękuję za tę rozmowę, za opis czekających nas atrakcji. Wygląda na to, że możemy się bardzo cieszyć i być zadowolonym z tego, że mamy Starą Kopalnię w Wałbrzychu, że już jest dostępna dla turystów, a będzie dostępna jeszcze bardziej, będzie coraz więcej ciekawych imprez. Naszym gościem była Anna Żabska, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu. Wszystkich zachęcamy do odwiedzin, a pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.